Cześć! Hej. A z nami znowu ziemniaki. Dzisiaj witamy Was ponownie razem w ich towarzystwie, bo podobno ziemniak to najbardziej popularna roślina w Polsce i najchętniej wykorzystywana w domowym zaciszu. A co można zrobić z takiego poczciwego ziemniaczka? No cóż by innego, jak tylko placuszki! Ale dzisiaj pójdziemy w troszkę innym kierunku. Pójdziemy w lżejszą, bardziej dietetyczną wersję, o ile tak można ją nazwać. Można. Bo placki nie będą smażone, tylko będą upieczone w piekarniku. Zobaczcie, bardzo fajny i bardzo prosty przepis. 0,5 kg ziemniaków obieramy i ścieramy na tarce z grubymi oczkami. Następnie ścieramy również jedną cebulę i przeciskamy przez praskę jeden ząbek czosnku. Teraz dodajemy jedno jajko, szczyptę soli, trochę pieprzu oraz łyżkę mąki. Wszystko dokładnie mieszamy. Blaszkę do pieczenia wykładamy papierem i z farszu formujemy jeden duży placek. Oczywiście, jeżeli wolicie, to śmiało możecie zrobić kilka mniejszych, tak jak przy tradycyjnym smażeniu. Placuszek pieczemy przez około 45 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni w opcji góra-dół. Taki placek ziemniaczany przygotowany w piekarniku jest nie tylko zdrowszą i mniej kaloryczną formą przygotowania na przykład dania obiadowego, ale przygotowuje się go zdecydowanie szybciej, bo nie trzeba stać przy patelni i smażyć. Dokładnie, w tym czasie można przygotować sobie ulubione dodatki albo zająć się innymi sprawami. Placuszek piecze się 45 minut, ale pamiętajcie, że jeżeli użyjecie zwykłej blaszki, takiej bez brzegów, to może być to nieco krócej. Smacznego!